początek warto wspomnieć o tym, że projekt dotacji prawa gospodarki niskoemisyjnej dla gminy Pułtusk na lata 2015-2020 jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach programu operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013 w ramach działania 9.3, czyli termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej. W związku z tym, że projekt jest współfinansowany, też pozwoliłam sobie zrobić Państwu kilka zdjęć, żeby zrobić dokumentację dla projektu. Też bardzo dziękuję, że Państwo przybyli i zechcą Państwo wysłuchać mojego wystąpienia. Jak już zauważyłam, wpisywali się Państwo na listę obecności. Kto jeszcze nie mógł się dopisać, bardzo proszę, żeby uzupełnił tą listę. Są dwa egzemplarze. No i może przejdźmy do celu dzisiejszej prezentacji. Otóż chciałabym Państwu przedstawić wyniki prac nad planem gospodarki niskoemisyjnej dla gminy Pułtusk na lata 2015-2020. Zapoznać Państwa z definicją planu gospodarki niskoemisyjnej, ale zanim zdefiniujemy sam dokument planu gospodarki niskoemisyjnej, to na początek powiem pokrótce, czym jest niska emisja i czym jest gospodarka niskoemisyjna. Następnie przedstawię cele strategiczne, które zostały ujęte w dokumencie. Później przedstawię Państwu metodykę opracowania planu gospodarki niskoemisyjnej, streszczę wyniki przeprowadzonej inwentaryzacji oraz przedstawię zadania, które zostały przyjęte do realizacji, a także opowiem przy tych zadaniach o korzyściach, jakie wynikają z opracowania i późniejszego wdrożenia planu gospodarki niskoemisyjnej. I przechodząc do pierwszej części mojego dzisiejszego wystąpienia, chciałabym Państwu zdefiniować, czym jest niska emisja. Przyjęło się takie sformułowanie ograniczenie niskiej emisji i pewnie Państwo zastanawiają się, po co ograniczać coś, co już jest niskie. Otóż niska emisja to pojęcie nie bierze się z tego, że wartości liczbowe dla samej emisji są niskie, a przymiotnik niska odnosi się do wysokości kominów pochodzących od lokalnych kotłowni czy lokalnych pieców grzewczych, z których to wydobywają się szkodliwe substancje dla atmosfery, takie jak na przykład dwutlenek węgla, który właśnie jest ewidencjonowany w ramach opracowywania planu gospodarki niskoemisyjnej. I ta niska emisja to jest właśnie emisja pyłów i szkodliwych gazów pochodzących z lokalnych kotłowni oraz domowych pieców grzewczych, oraz emisja związana z komunikacją. I cechą charakterystyczną tej niskiej emisji jest to, że źródła tej emisji są rozproszone i ich wysokość jest niewielka. Kiedy mówimy o gospodarce niskoemisyjnej, które to pojęcie jest bezpośrednio związane z niską emisją, mówimy o takiej gospodarce, która jednocześnie zapewnia długoterminowy wzrost gospodarczy, czyli dąży do polepszenia warunków życiowych i mieszkańców, i przedsiębiorców, dąży do ogólnego rozwoju, a z drugiej strony ten rozwój jest zrównoważony, czyli przebiega przy zachowaniu wartości przyrodniczych, wartości środowiska, które aktualnie istnieją i powoduje, czy też nie powoduje szkodliwego oddziaływania człowieka na środowisko.